Peggy 18. Witam w moim audiologu fantazy z uniwersum Wiedźmina. Czas na nowe przygody Geralta. A to jestem ja, czyli Malczu. Dzień doberek, miłego dzionka. No, trochę będzie przeskok. 6 miesięcy później, po wydarzeniach z ostatniego opowiadania. No, budziłem się tak sobie. Moi mili, obudziłem się w Nowigradzie, w łóżku, pięknie, fajnie, przeciągam się, jestem w pałacu, mieszkamy razem w pałacu, razem z Triss Merigold i tak, kurczę, sobie przeciągam się, a ubiorę się na spokojnie, pójdę sobie kawkę strzelenie, napiję się kawki. Triss pewnie tam coś tam robi sobie, pudruje nosek czy coś. Dobra kawusia. Jaka dobra kawusia. Moi mili. Także mówię, już jest tak od ostatniego opowiadania, od ostatniej akcji z opowiadania jest już tak 6 miesięcy później. Już nawet jestem zaręczony z Triss Merigold, tak? I po prostu mieszkamy na stałe w Nowigradzie. Już powykonywałem większość zadań powykonywałem, co król Radowit VIII mi zlecił. I jestem wolny i mogę sobie bawić się, hasać i w ogóle i stacjonuję w Nowigradzie razem z innymi czarodziejami. Ale obecnie to, no, ja przoduję numer jeden. Ja przoduję, wszyscy są mną zachwyceni. Triss Merigold zaraz zawołam. Tylko się mu najpierw wezmę, ubiorę. Szas, prasz. No to tak minęło, tak kilkanaście minut ubrałem się. Buty glany założyłem, fajnie. Dark Fantasy a la Dark Vamp, kurde, taki god arystokrat, ciuchy założyłem eleganckie. Nagle dobiega mnie taki krzyk. Jakiś, kurde, nie wiem, wychylam się za okno. A tu, kurde, jakieś te mroczne chmury idą od strony portu, nie? I po prostu, no, hardcore totalny, jakieś, kurde, krzyki, jęki, płonie coś, płoną, całe połacie płoną, jakieś wybuchy, kurde, co się dzieje, co się dzieje, moi mili, kochany, co się dzieje, nagle krzyczy do Triss, jesteś? Jestem, misiek, co tam? Triss, ubieraj się! Wojna! Misiek, co ty? Jaka wojna? Triss, wyjrzyj za okno, jesteś ubrana? No jestem, normalnie jestem ubrana, cała lusieńka. Bierz jakieś flakony, bierz opatrunki, bierz flakony. Zresztą walić to, buty zakładaj, lecimy na wojnę. Ktoś atakuje nas od strony morza. Jezus Maria, faktycznie!
Chryste, Panie, co to za rzeź tam się dzieje? Co to za rzeź? Jezus Maria, Chryste, Panie! O Matulu Najświętsza! Na bo... na przedwieczny ogień! Dobra, Yennefer, słuchaj. Skontaktuj się z królem. Nie wiem, zadzwoń... zorganizuj posiłki, Yennefer. Znaczy Yennefer, kurde, Triss. Sorki, pomyliłem cię. Nieważne. Oj, bo jak się nie tamtego... Dobra, no nieważne, Triss, słuchaj. Skontaktuj się z... zbierz naszych i ruszajcie od razu na pod. Ja ruszę przodem. Dobrze, Michał. Idź, ciśnij z dziadami, bo widzę, że jakieś okręty wojenne tutaj zmierzają w naszą stronę. Jakieś, kurde, nie wiadomo co to jest. Weź tam pociśnij równo. Ja zbiorę naszych i ruszymy ci z pomocą. Tylko szybko, Triss, dobrze? Telepatuj wszystko, uruchamiaj. Zbierz naszych z osiedla, wszystko, kurde, bitewnych magów wszystkich bierz i zbrojnych i ruszacie od razu. Ja zaczekam na was, będę bronił portu. Ustawię się przy głównej bramie od portu, wesprę zbrojnych portowych, dobra? Dobra, Michał, dobra, Malczu. Ciśnij, dziady. Nie oddamy naszego Nowigrada tak łatwo, tur skóry nie sprzedamy. Niech popamiętają zastępy anielskie, nowigradzkie. Niech popamiętają zastępy magiczne. Dobra, to ja cisnę. I fru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 f
cisnę równo, podkręciłem tempo, lecę sobie nad miastem, widzę, ludzie uciekają, jakieś, kurcze, tam największa zabawa, że tak powiem, największa bitwa jest w podcie, zbroni się bronią, trzeba pomóc, kurcze, dobra, zbrojni sobie poradzą, nie? Zbrojni sobie poradzą, co mają, dobrze sobie radzą, bronią portu. Ja uderzę centralnie w tych zasranych najeźdźców od strony morza. W tych korcazy zapierdzielonych. Tylko ciekawe właśnie, że co to za statki. Całe czarne żagle, czarne dzioby, całe czarne statki i czerwona czaszka na fladze. Czerwona czaszka na fladze. Kurde, co to jest? Jezus Maria! Chryste Panie, trzeba zrobić rozeznanie po prostu, tak? Trzeba zrobić rozeznanie. Dobra. Jedziemy z tym tematem. I kurde, dobra. Jak tak się bawi ta... Mój Nowigrad atakuje ta, to dostanie ta podupeta. I będzie melopeta. To ciśniemy równo. To ja się skupiam tak. Raz, dwa, trzy. I nagle całe... Jak się bawić, to się bawić. Ja się nie będę ograniczał. Ze skurczysynami się nie bawimy. To tak. Ustawiam najpierw Crystal Walla na wszystkie bramy. Odcinam dojście do dalszego miasta wrogom. Ustawiam Crystal Walla. Ustawiam Crystal Walla na przejściach między do miasta. Zostawiam tylko jedno wejście główne puste, żeby nasi mogli wejść od głównej strony, od głównej bramy. Ustawiam powłokę ochronną Elvorama nad wszystkimi zbrojnymi, najcięższymi i nad łucznikami. Chłopaki, macie moje wsparcie, tutaj Malczu, lecimy z tematem, chłopaki. Ochronkę macie. Dzięki, Malczu! Ciśnij, skurczysynów! Dobrze, to ja cisnę, chłopaki. No i lecę nad te statki, już nadciąga na cała kawalkada mrocznych statków od strony portu, od strony morza. Jest tego chyba z kilkadziesiąt, nie wiem, tak na oko myślę, że z 66
i koma 6, bo jeszcze jakieś małe 6 łódek leci. Także kudy jest 66 jak nic tych łódek. To co tu najlepszego zrobić? Co jest najlepszym rozwiązaniem w takim w tym macie? A! Pierdylniemy po całości. Katioszkę! A jak? To ja się skupiam moc w obu rękach. Ustawiam, aktywuję portale magiczne nad całą powierzchnią, nad morzem. Jak leci w bezpiecznej odległości, zanim wejdą do portu te statki, ustawiam to i kurde odpalam Katioszkę, czyli zmasowany Stardust Revolution, a technikę bitewną. I pokryłem całe niebo nad morzem, tam gdzie są statki wroga, portalami, zasiałem. I odpalam i serię walę z każdego portalu automatycznie aż do skutku. Do kiedy nie powiem, że stop Katioszka. I dowalam serię totalną. I będzie, i zaczyna się. Syczy najpierw, a potem cała seria z każdego portalu na każdej powierzchni morza. W każdy statek. Pocisk za pociskiem. Automat. I ustawiam rozmiar pocisku mega. I idziemy z tym tematem. I ustawiam typ pocisku samonaprawiający, wybuchający i spalający. Święty Boży ogień. Katioszka. I jep, 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 kurde, jep, 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 kurde. Po całości, kurde, po całości, moi mili. Nie przestaję, dopóki będę miał siły utrzymywać zaklęcie, dopóki je utrzymuję, nie popuszczam. Trzy czwarte statków już płonie, wybuchnęło i poszło na dno. Dopóki się nie zniszczy, dopóki nie zniszczę wszystkich, dopóty nie przestanę hostować zaklęcia Katioszka, moi mili, nie popuszczę. Mój Nowigrad atakują, mój kochany Nowigrad. Nie popuszczę tak łatwo, o nie. Widzę, że Triss z naszymi magami bitewnymi i leczącym już docierają do portu i zbrojni też idą. Dobra. Lecę, dobiję, kurde, skurczy synów, ale jeden statek zostawię do przesłuchania. To ustawiłem... Nie, to wiecie co? To właśnie ustawiłem jeden statek naczelny, jakiś duży. Złapałem w pułapkę kryształowe więzienie. Nie mogą się ani ruszyć, ani zwiać, ani uciec, ani atakować. Koniec. Ustawiłem ich przestrzennie w pułapce, w zatoce bronionej. Nie wyjdą, nic nie zrobią, a resztę dobijam. I kurde, cisnę Doranrakan Mega! Doranrakan Mega Ultra! I kurde, po całości. Po całości. Totalnie. I już tylko został jeden statek, który nawiał niestety, ale nie chcę, nawieje. Jeden statek może być, może nawiać. Mi to już zwiali wszyscy. Do zbrojni i magowie biją się jeszcze z jakimiś korsarzami, jakimiś czarnymi wojownikami, z czarnymi korsarzami, z naszyjnikami z czarną czerwoną czaszką. No i biją się, już kończy się bitwa, już dalej dadzą radę nasi, lecę do Triss. Triss, masz kurde Elvorama, ciśniemy równo i jeszcze trochę. Spoko, misiek, już kurde, widziałam co zrobiłeś, jesteś debeściak, szacuneczek. No i tak, bijemy już 10 minut, już koniec się zbliża i już faktycznie jest koniec. Złapaliśmy jakby co Michał
przejęliśmy ten statek, który ty złapałeś w kryształowe więzienie. Ja już tam wyłączyłem, jakby co, możecie ich pojmać, do więzienia wsadzić, do przesłuchania, a trzeba się dowiedzieć, co to się dzieje. Oczywiście Malczu, oczywiście Michał, oczywiście czarodzieju Michale. I co? I koniec bitwy. I koniec bitwy. I się nie zadziera z czarodziejami wiedźmińskimi, tak? Nie zadziera się. I koniec bitwy, po prostu. Koniec bitwy. No to teraz, chłopie, to ty przechodzisz do legendy, ci mówię, znowu. Znowu, kurde, rewelka. Ludzie! Nach! Cześć! Czarodzieja Michała! Hur, hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Obrońcy Nowigradu! Obrońcy ludzkości! Niech żyje syn Geralta! Wiedźmiński mag, czarodziej! Czarodziej Michał! Mag, niech żyje Malczu! Ku chwale! I tak było do samego rana. Przy okazji urządzono kawalkadę, biesiadę na moją cześć z okazji wygranej bitwy nad wrogimi jednostkami, nad wrogą armią. A teraz po prostu tak oto się zakończył dzień i postępowanie poszukujące głównych winnych jest w toku. Przesłuchujemy obecnie pozostałych wrogów w więzieniach i czas pokaże, z kim mamy do czynienia, co idzie za tym, że zostaliśmy zaatakowani jako państwo i jako kraina, jako miasto Nowigrad i przez kogo. Czas pokaże. To była bitwa w o Nowigrad. To byłem ja, czyli Malczumisz. A to jest początek wielkiej wojny! Ciąg dalszy nastąpi.